Cześć Matrix, a to kolejny odcinek z Gothic 2 Liver Edition, już 98. Przyszedłem do Górniczej Doliny, jak widzicie. W trakcie mojej podróży zjadłem kilka jabłek i to skutkowało zwiększeniem się mojej siły o 1. Myślałem, szczerze mówiąc, że te bonusy zostały wykluczone, natomiast okazało się, że jednak nie. W tym odcinku mam kilka zadań do zrobienia. Głównym zadaniem jest misja poszukiwacze. Muszę porozmawiać z dwoma ludźmi, którzy są właśnie w Górniczej Dolinie. Jest to Engor i kto tam jeszcze był? Engrom i Brutus. A który to był Brutus? Teraz nie pamiętam dokładnie, kto to jest. Niemniej jednak zanim pójdę do zamku, chciałbym jeszcze iść do Gesteta. On bowiem uczy, jak zbierać języki złoczych z ognistych jaszczurów. A dla mnie to by była przydatna umiejętność. No bo oczywiście tylko po to, żeby się nauczyć potem robić runę przez runę deszczu ognia. Już sprawdzałem to sobie, on na 100% uczy mnie tego. Swoją drogą możemy także udać się na te nowe tereny, o jest starczy czasu, na te nowe tereny dodane przez Liver w Górniczej Dolinie także. Bo to jest nowe przejście całe. Tam gdzie to jest? Nie wiem teraz już. Nie jest to chyba zaznaczone na tej mapie. Albo jest. Tam w prawym, lewym. W górnym, lewym do rogu. Tam jest taki lasek, być może. I tam jest właśnie chyba przejście do Korygis. No. Nawet widać ścieżkę. Widzicie? Tam w prawym, lewym rogu to było. Dobra, ja teraz się muszę natomiast udać do Gesteta. Najszybciej będzie, jak pójdę tam w kierunku. Kierunku wulkanu. Teraz, który to jest kierunek? Dobra, przy okazji mogę spróbować demona. Jak mu to liczy? Bo on kosztuje 120 many. Bardzo duży. Na razie coś słabo. Muszę powiedzieć. Też fajnie. Czy no. Być może plusem jest, że oni się. Już go zabili, tak? Rozumiem, że jeden głupi ork zabił mojego. Zabił mojego przyzwanego. Tego, no. Demona. No to jest słabo trochę. Mam na. Deszcz ognia powinien być bardziej. Albo mniej sytuacyjnym zaklęciem. Mam nadzieję, że teraz idę w ogóle w dobrą stronę. No, chyba nie. Dobra, i tak dojdę. No się liczy. Mam nadzieję przynajmniej. Będę przyzwałby tego demona, żeby chociaż coś zrobił. Mogłem w sumie iść tam prosto, ale już pójdę w lewo. Super, na dwa hity. Otorka. Trochę to jest zmęczenie się, ja tutaj przyjdę z deszczem ognia. Albo sam, albo na odcinku, albo na streamie jakimś, nie wiem. Okej, okay, teraz jestem w takiej trudnej sytuacji trochę. Bowiem zapisałem w takim miejscu, które. To niekoniecznie wyjdę cały. Najwyżej na kodach już pójdę, trudno. Ale nie chcę. Chodzi mi o to, że nie chcę tracić znowu czasu. Kurde, no. Okej, okay, udało mi się jakoś wyjść z tego podczasku. Cóż, jeszcze część mnie goni. Ja sobie zapiszę na trójeczkę. No, nie lubię takiego elementu w Gothicu, no ale co zrobić? O Jezu, tędy to ja nie przejdę, to ja muszę iść tędy.
Trzeba będzie to zrobić porządek, no ale na razie nie mam narzędzi. No demon przecież, ja liczyłem, że demon to rozwali spokojnie 5 orków. A tutaj demon ginie od jednego zwykłego orka elity, no. Chyba jak tutaj będę dalej szedł, to dobrze dojdę. Mogłem w sumie już dojść na miejsce i wam nie pokazywać tej mojej męczarni, no ale już chciałem zacząć. Żebyście się trochę poczuli tak jak ja. No już przestańcie mi gonić. Ileż można? Ta jeszcze mi podpadł. No ale udało się jakoś dotrzeć. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze ja idę. Ale chyba tak. Tutaj troszkę porządków zrobiłem przy okazji zabicia. No przy okazji zabijania Feomatara, smoka ognistego. Okej, już jestem prawie na miejscu. Niestety, gdyby Liver. Przez niektórych. Gdyby Liver nie musiał spieprzyć run teleportacyjnych, to bym się mógł potem teleportować na zamek. A, super. Natomiast Liver to spieprzył, no i nie mogę się teleportować do zamku. Hop. Hop. Nie. Też, to mądry wpadł na zrobienie takiego mostu w Gotiku. Na przykład jak tutaj ledwo to normalnie się skacza. Okej, udało się. No i udało się. Z akrobatyką w sumie nie wiadomo, czy byłoby łatwiej. A Brutus to jest z tego, co. No chyba z tego, co pamiętam, właśnie jakiś kowal na zamku albo coś w tym stylu. Siema, Gestat. Nie Gestat, tylko Gestat. Naucz, co chcesz wiedzieć. A ja chcę wiedzieć, jak usunąć język ognistego jaszczura. Musisz. No i tu jest właśnie taki jeden egzemplarz. Co najmniej. No chyba tylko jeden. Ja sobie już przyzwę demona, zobaczymy, jak sobie demon z takim czymś poradzi. No idź tam. No. Nieźle mu walnął, natomiast ja też tak potrafię. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. Przeciwnikiem, którego ja już normalnie nie mogę pokonać. Tak łatwo. Całkiem zgrabnie, trzeba przyznać. Szkoda, że z orkami sobie tak nie radzi. Pójdę tutaj na górę, żeby ten demon się nie zmarnował tak totalnie. Chociaż i tak nie będę teraz many sobie przywracał, no bo przecież mogę poczekać i w zamku sobie przywrócić snem. On teraz ani razu, ani jednego nie zaatakował dopiero teraz, ale jak, przynajmniej jak zaatakuje, to na hita. No, przydałeś się na coś. Jak na siebie nacisnę, to też zginiesz? W sumie to mi już nie jesteś potrzebny. Chociaż, to wie. Może się jednak przydasz, kolego. Bo ja muszę się dostać do zamku, nie zapominajmy o tym. A żeby to zrobić, trzeba będzie się przedrzeć przez kilku korków jeszcze. Nie wiem, jaki on ma czas
działania. No szkielety miały po 60 sekund. Może ten... Fajnie by było, jakby taki demon miał troszkę dłuższy jednak czas działania. Wiecie, jednak szkielety to są kośki, no one się łatwo rozsypać takiego szkieleta. No ale jednak demon to... No, demon... Chciałem powiedzieć, demon to jednak jest demon, nic ale wygląda ma. Na to, że pod tym względem nic się nie zmieniło. Kończą mi się mięsa, będę musiał sobie... W sumie już to mówiłem pewnie. Ale będę musiał sobie usmażyć. A, spróbuję, niech trochę się pobawi taki demon. Zobaczymy, jak sobie radzi. Z wojownikami. Niekoniecznie z elitą, ale z wojownikami. Fajnie, jakby mi jeszcze pomógł tutaj. O, udało się. I to nawet szybko. Czemu on mu nic nie robi? Kolejny poziom, jak fajnie. Czyli jednak nie jest aż tak beznadziejnie, jak sądziłem. Natomiast liczymy, że będzie miał większego kopa mimo wszystko. Ja go tu zostawię, niech się bawi. A ja... piję potkę, no i biegnę. Mam nadzieję, że on tam zabije chociaż jednego orka. A może tak się nie zdarzyć w sumie, no bo jak będę jak już daleko, no to... Może się zdarzyć tak, że na przykład on już przestanie w ogóle komunikować się w jakiś sposób ze mną, no i nie zabije tam nic. No i pewnie tak się stało. Dobra, ale wracam do zamku. Tutaj będę mógł zrobić runę. A potem z runą warto będzie może jeszcze... Oj, tu trochę pochodzić. Czy ja dobrze poszedłem w ogóle? Źle, oczywiście, że źle. Dawno mnie tu nie było, no to mogłem sobie zapomnieć. Tą drogą, tak na streamach bardzo szybko mi idzie gra w Gothic Ludzie z Krónicznej Doliny. Niedługo będę zaczynał nową serię. Prawdopodobnie będzie to albo Gothic 2 Przeznaczenie, albo Gothic 3. Jeśli macie coś, jakąś opinię na ten temat, w co lepiej zagrać, czy w ogóle opłaca się zaczynać jeszcze raz Gothica 2 na Przeznaczeniu, to możecie napisać. Tylko streamy też się rządzą innymi prawami, tam mam czas na wszystko. Na odcinkach się staram wam ciekawe rzeczy pokazywać. A na streamach robię wszystko, całą grę. I potwory, i zadania poboczne, i główne. Nie mów, że o tym nie widziałeś. To jest Reton. Jego czyny były sprawiedliwe. To jest Sferros. To który to jest? Nie, to Brutus to jest zupełnie coś innego chyba. Albo nie. Wiem, który to jest Brutus. Ode mnie tego nie dostał. A od kogo, jak nie od ciebie? Rycerzyku. Wiadomo, o tym od zawsze czekać. Tak mi się właśnie wydaje. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Słyszę o tym po raz pierwszy. Mam swoje zdanie na ten temat. Naprawdę sądzisz? To było oczywiste, że... Jest i Brutus. Zdrowie się może na wszelki wypadek szynką. Manę na niego nie będę marnował nawet. Hej, ty! Widzimy cię, robaku! Nie uciekniesz nam. I teraz sobie tak poczekamy chwilkę. No przepraszam was za to, ale już nie będę tego wycinał. Swoją drogą, może być... Wtedy ten odcinek wyjdzie we wtorek. Następny powinien wyjść w czwartek, ale może się okazać, że nie będzie w czwartek odcinka. Od czwartku do soboty nie będzie mnie. Będę poza domem, więc mogę nie zdążyć po prostu ponagrywać tych filmów na zapas. Więc zobaczymy.
może się uda, no. Raczej... Po prostu nie zdziwcie się, jak nie będzie następnego odcinka na czas. No, już dobra, starczy. Bo już mnie tak pół minuty trzymasz. Pół minuty to jest 1/60 odcinka. Przestań natychmiast! Wurdon nie jest taki słaby. Napiszę, żeby już nie czekać tyle czasu, ale... Przestać natychmiast! No właśnie, pomóżcie mi. Weź ty się na niego sfokusuj. A ja go tylko sobie dobiję. O. Tu się nie walczy, niech to będzie dla ciebie nauczka! A to już złota miał. No, przynajmniej masz jakieś... A dobra, tylko on chyba je zabrał, a nie ja. Może nie zdążyłem. Teraz zdążyłem nagle? Nawet złota nie ma. Zajmę się twoją bronią. Dobra, broń sobie weź. Daj się zdrowie i tu zdrowie, bo jeszcze będę musiał stoczyć walkę z Engromem. A potem wypiję sobie tą wodkę na uwolnienie. No i pójdę spać. Hej, ty! Jesteś opętany. Idź do klasztoru. Niech cię uleczą. Nie można mi pomóc. Odejdź! Czyli wygląda na to, że tylko jedna z 8 osób, u których byłem, dała sobie pomóc. No chyba, że Engrom jeszcze, ale wątpię. Lepiej trzymać od tego z daleka. Nie wiem, przecież nic na razie. I był to wino, bo wino wysłałem do klasztoru. Tylko, że u niego to opętanie to był hardcore, przecież dookoła niego stało 4 poszukiwaczy. I problem jest taki, że ja mu sprzedawałem trochę dobrych broni i on zapewne założył sobie te najlepsze. Hej, ty! Chwila. To jest Engor, a nie Engrom. Kurde, pomyliło mi się. Engrom to nie jest ten łucznik spoza zamku? Nie wiem, mniejsza z tym, idę spać w takim razie. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Nie, to już pojawić się problem. Muszę się uleczyć, zapytania. No i idziemy, szlafen jest 13:29. Uśpię do jutra. 2 razy po 8 godzin na przykład. No nie, może 2 razy po 10 godzin. Idę otworzyć, w takim razie robię runę, no i idę szukać Engroma. Wydaje mi się, że to jest ten łucznik w takim razie. W sumie nie wiem czemu tak uznałem, że tutaj to jest Engrom. No, pamiętałem, że to jest Engor, jakoś tak... Nie wiem, no. Nieważne. Oczywiste od dawna. Gdzie tu jest Tudoron? Chyba na górze. Jest. Stworzyłem runę. Teraz tak, na co ja ją sobie założę? Na 4 mam święty pocisk. Na 5 kulę ognia. Na 7 mam szkieleta. Na 6 to, na 8 bryłę lodu. Ja przesunę sobie to wszystko jeden w prawo. I tak, tutaj dam deszcz ognia. To jest 150 mana. Zwój? Ile kosztuje manę? To żebym ja tak naraz mógł... Nie mam chyba zwoju teraz. Musiałem zużyć. To ja nie mogę 2 razy na przykład sobie ułożyć tego jednocześnie, tylko raz mogę. Jakie to obrażenie zadaje? 500, to jest dużo.
Na przykład to zadaje 300. 500 i można tak się przytrafić, że chyba kilkukrotnie nawet. Dobra, przetestujmy to. Doszło do mnie. Na jakichś parszywych orkach. Engroma. Engroma poszukam przy okazji. Ale 20 minut od Kinga już poszło. No. A tak naprawdę nic nie zrobiłem. Swoją drogą z całej Górniczej Doliny chyba tylko jedną osobę mogę wziąć do załogi. Jest to Beef. Beef, czyli taki łowca smoków, który mógł ze mną chodzić. A on miał tylko jakiś toporek, to nie ma sensu go brać. Może na przykład jakbym się związał w nim, w sensie nie tym dosłownym, tylko żebym po prostu wziął go podróż. On by mi na przykład pomagał, ja bym go uznał za dobrego kolegę. Wtedy bym mógł go wziąć. Ale tak to ja nie czuję potrzeby wzięcia go. Dobra, no. Próbujemy zatem. Chodźcie tu. Już tutaj. No dobra. I co? Ale krótko to strasznie trwało coś. Jakby tak wypić potkę szybkości i się z tym przelecieć? To może być dobre. Tylko to niestety tak nie działa. No nie wiem, czy tak było w oryginale. Jeśli to Liver zmieniło, no to słabo zmieni. Na słabo zmieni. Poczekam, niech taka grupka się na mną uzbierze i wtedy to użyję. Niestety nie zabiję torka Ality na hitę. No to jest największa wada chyba. No niestety tutaj to powinienem użyć, bo tam jest strasznie dużo tych orków. I to tych wojowników, a wojowników to bierze na hita. Teraz jakoś bym to musiał użyć, cholera, tylko nie ma jak. Dajesz. No ładnie. Trzeba przyznać, ładnie. Będę musiał sobie trochę potek do życia zrobić. No i te tamci orkowie elici. Chyba tak to powinienem mówić. Mają teraz już mało życia. Dlatego jak tam przyjdę następnym razem, to będę ich mógł łatwo zabić po prostu. Od Engroma dostanę się w ten sposób. Myślę, że będzie to możliwe. Mam nadzieję. No i przy okazji, jak już tam dojdę do Engroma, no to będę miał łatwą drogę do powrotu z Kuniczej Doliny. Chociaż chciałbym jeszcze trochę zostać i wrócić, jeśli tak by się dało, tą drugą drogą. No niestety teraz bardzo dużo many zżera mi to wszystko. To też jest fakt. Najlepiej by było, jakbym mógł na przykład dwa razy jednocześnie na dworze i w Dorad już nie ma. Móc używać deszczu ognia. No raczej to nie będzie możliwe. Musiał mieć 300 many aż. To jest Engrom, tak? To jest Talbin, no cholera, to gdzie jest Engrom? Nieważne. No myślę, że nie będę już tego odcinka przedłużał. Ja sobie sprawdzę, gdzie jest ten Engrom, bo nie pamiętam. Zdawało mi się, że to jest jeden z nich, a nie pamiętam, gdzie jest ten drugi.
Nie musicie mi pisać w komentarzach, bo ja sobie to sprawdzę za chwilę, także ja się z wami żegnam. Tak jak mówię, następny odcinek niekoniecznie będzie w czwartek. Być może będzie najpóźniej, myślę, w niedzielę albo w poniedziałek. W takim razie ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć.